Nikt na Palionowie nie wiedział, że przejąłem kontrolę nad kosmitami. W dzisiejszym odcinku zakończę ten syf i pojmam kosmitów. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a to jest mój kolejny odcinek na moim kanale, prawda? Możecie zostawić łapkę w górę. Załóżmy 7000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na mój kanał. Tyle. W dzisiejszym odcinku przygotowałem specjalną klatkę na kosmitę. Jest dzisiaj ze mną, znaczy będzie ze mną, bo idę tutaj po nich teraz. Uwaga, tutaj prawda jest Milky i Davik. Halo, dzień dobry. Siema. Siema. Siema, słuchajcie, dobra. Powiem wam tak. To był błąd, co zrobiłem dzisiaj u ciebie, Davik, na odcinku, że tak jakby poniosło mnie jako profesora i mam plan teraz na to, żeby to wszystko naprawić. Po prostu najzwyczajniej w świecie pojmamy tych kosmitów, dobra? W sensie tego jednego kosmita, który już tylko został. Dobra, pokażę wam, jaki mam plan, bo już wszystko przygotowałem. Chodźcie, bo to jest bardzo ważne. Tylko musicie mi obiecać, że wszystko będzie tak, jak należy i będziecie się mnie słuchać, bo ja mam plan. Ja mam dobry plan, naprawdę bardzo dobry plan mam na to. Dobra? Dobrze. Nie, no nie rozbieraj się przed moją dziewczyną, co ty zwariowałeś? Zakładaj to z powrotem. Zobacz, jaką formę zrobiłem. Przed moją dziewczyną, przepraszam, przed moją żoną, bo a co to jest za forma, chłopie? Przecież ty jesteś... Ale ona też się przede mną rozebrała. Ty chłopie, od tych sterydów to już ci ślina leci. Tak, taką masz formę. No co to jest? Co to jest za chuchro, chłopie? Patrz, ja w ogóle nie ćwiczyłem, a jestem tak samo gruby jak ty. Dobra. O, dobra, przegięłeś w tym momencie. Dobra, teraz coś Tiger Sworda dobijam, nie? Dobra, żartowałem. Chodźcie tutaj przygotowałem klatkę. Ty już w sumie Davik ją widziałeś, bo na poprzednim odcinku ciebie tam zamknąłem. Ale teraz zamkniemy tam... Teraz zamkniemy tam, prawda, kosmitę, ponieważ to wszystko przygotowałem. I jak zobaczycie ten geniusz mój w ogóle, co siedział w mojej głowie, to zwariujecie, patrzcie. Jest taka sobie cela i w środku patrzcie, co stoi. Ja nie mogę, ja się straszyłem. Patrz, co stoi. Ten kosmita na banku wie, że tu wejdzie i powie, siem, witaj mój panie i tak dalej, a no i będzie zamknięty. Tylko słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Cała sytuacja wygląda tak, że to wy musicie go tu zwabić, bo on wie, że ja jestem... Co ty robisz? Czemu mi tutaj takie jakieś firany dajesz? On wie, że ja jestem profesorem jako Szczypson i on po prostu nie może wiedzieć, że to ja go tutaj zwabiam, bo on mnie nie posłucha. Wy musicie mu powiedzieć, że profesor go wzywa tutaj właśnie w to miejsce i on tutaj zejdzie i prawda tam pójdzie. A ja w tym czasie będę na podce niewidzialności i później wypiję mleko, jak już tutaj prawda z nim się zabierzecie, dobra? Więc dlatego tu jesteście bardzo ważni w tym planie. Ale jesteście gotowi, tak? Ja jestem zawsze gotowa. No dobra. Tak jest, kapitanie. Dobrze. Słuchajcie, ja wiem, gdzie on jest w Synowicach, więc tam gdzieś musicie zajść. Jak już go zobaczymy, to wtedy wypiję potkę, bo nie wiem, jak długo będziemy go szukać, więc nie chcę, żeby tutaj, prawda, potka się skończyła, zanim go tutaj zatargacie. Ja będę ciągle obok was i będę was słyszał, ale nie mogę się odzywać, bo on wtedy mnie usłyszy też, nie? Więc to tak będzie lipa trochę, więc musicie działać sami i musicie go tutaj ładnie zaciągnąć. Czekajcie, gdzie on jest? Gdzieś w Synowicach powinien być. Masz jakąś taktykę, jak mogłabym zaciągnąć? No nie, po prostu jedyne, co musicie mu powiedzieć, to to, że ja go wzywam. Patrz, jakie buty sobie sprawiłem w ogóle, co mi mrożą ten. Jestem geniuszem po prostu. Ukradłem tą technologię w ogóle tym kosmitom, bo oni ten... Tak, nie, że tościk, tylko musisz powiedzieć, że profesor. Profesor. Nie tościk, bo on... O, to jest takie coś, że jak profesor go wzywa, to on uwierzy, że profesor... No, zamknij się! Powiedz profesor, nie, pamiętaj. To był Fryderyk. Fryderyk, to musisz szepać. Ej, dobra, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie on jest. Dobra, ja muszę mieć gotową potkę gdzieś. 0,3 albo... Weź. Ale to już? Dobra, no ona jest na 8 minut, to powinno starczyć. Dobra, wypiję potę. Dobra, i teraz znajdźcie go. No chodź, wejdziemy wejściem na początku, bo może gdzieś tam. Czekaj, od początku, wejdźmy wejściem i pójdźmy do... Dobra. Ale jest. Dobra, jest, to ja się nie odzywam, dawajcie, lećcie do niego. Co on robi w ogóle? Ja już mam... O, czekaj, bo ja buty mam. Dobra, no teraz. Co on robi w ogóle, czekaj, sprawdzisz, poczekaj. Co to jest? No musicie tam, Zabija Andrzeja i ten... Musicie go powstrzymać, rozumiecie? No to dawaj, ty mówisz. Siema, Stefan! Franek, Ferdynand, Franciszek... Stefan! Chopin, no Fryderyk, Fryderyk. Ja jestem Maciuś! Jak mógłbyś się nie pamiętać o moim imieniu? Maciuś. Dobrze, Maciusiu, w takim razie, skoro jesteś Maciusiem, mamy dla ciebie informacje z wyższej półki. Nie, ja tu przeprowadzam eksperyment. Dopieram twój eksperyment. Wypuszczam tego wolnego człowieka. Wolny jest kraj. Słuchaj.
toalety. Co to nie wydarzyło? Nie. Eksperyment udał się. Zakończył się powodzeniem. Nie. A więc w jakiej sprawie przyszliście? Słuchaj. Korzystając z moich mocy telepatycznych, wróciłem tutaj. Widzę. A więc tak. Słuchaj. Co jest? Masz wiadomość z wyższej półki. Tak, od wiadomość, kogo? Że musisz iść do profesora. Profesor, niemożliwe. Naprawdę. Musicie mieć dowód. Dajcie mi dowód. Masz. Już ci daję dowód. Uwierzył. Już ci daję dowód. Nie, 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 to co ty kurde mu dajesz? Jeszcze materiał wybuchowy pokaliło cię kobietą. Mam rzucić? Mam rzucić? Nie masz rzucić, ogłóż. O, proszę! Ała! Kurde, moja lewa stopa. Dobra, stój. Materiał dowodowy. Materiał dowodowy to... Uwaga, uwaga. Pięta ci odpadła. Ej, pięta ci odpadła. No boli mnie jeszcze trochę. Dobra. Dobra. Co to może być? Widzisz, taką tabliczkę mi dał. Co? Nie, naprawdę. Nie, ja naprawdę. Byłam. Naprawdę. Wygląda jak jego podpis. Więc... Mam nadzieję. Tak, to jest jego. To jest oryginał to jest, widzisz tak, to? Tak, tak. Geppetto to strugał wcześniej tą tabliczkę, no. Więc musisz iść. Dobrze, ale jeśli mnie oszukacie, to będziecie zmuszeni wypić tą truciznę. Dobra. Nie strasz, bo się zesrasz. Dawaj, idziemy. Bierz to sobie te miksturki, może gdzieś kopię. Dawaj, Stefan. Idziemy. Idziemy ale... do miejsca. Co? Zaczekaj, a skąd ja mam wiedzieć, że to jest bezpieczne? Że nie chcecie mnie oszukać? Kurde, Stefan, przestań już, dobra, jesteśmy ja jestem Żabka, Żabka cię nie oszuka, tak? Emilkarz przez 2A też nie powinna cię oszukać, chociaż tutaj to już są wątpliwe sprawy, ale ja cię nie oszukam w każdym razie. Co to ma znaczyć? No dobrze, chyba nam wierzę. No to w takim razie idziesz. To jest zlecenie od profesora, muszę mu uwierzyć. Tak, to powiedział i w ogóle profesor mi jeszcze teraz telepatycznie przekazał, że mamy jeszcze jakąś minutę tylko, więc się lepiej pośpiesz. Co? Niemożliwe. Bo inaczej cały twój ród zginie. Nie. Więc lepiej tutaj nie dyskutuj. Muszę przeprosić profesora. Natychmiast jak tam przyjdziemy. No, od razu. Czekaj, dobra. Chodź. Profesor jest pod tłustym chlebem. Chodź. Idziemy jaki tutaj? Chlebem? No tutaj właśnie. Idź Maciuś. Nie zadawaj pytań. Maciuś, to jest Stefan, kurde, Maciuś. Nie demoruj. Weź. Nazywaj go po imieniu. No idź tam. Ale nie. Ja tu nie schodzę. Ale on... Ale tutaj ale jest profesor, tu jest profesor. To na pewno... Na 100%. No, patrz, co jest tutaj napisane. Przysięgam ci na sobotę. Naprawdę. Widzisz, patrz. Profesor. On tu był, naprawdę, chodź na dół. On się wkurza się. O nie chcę, że tak powiem, jego gniewu tutaj. Więc ja tutaj patrz, wejdę. Patrz, jest tutaj. Zobacz, o jest tam, no. Cześć, El profesor, patrz. O, profesorze, halo. Dobra. Bardzo cię przepraszam. Udało się. Misja gotowa. Chodźcie tu. Dobra, uwaga, piję mleko. Chwila, witaj, Kosmito. Profesor. Fryderyku. Co to ma znaczyć? Nie macie już. No nie wiem, jak on ma na imię. On ciągle zmienia imiona, to nie wiem już, który to jest, mi się to myli. Dziewczyna. Co? Dobra, no to Karolinko. To wszystko. Dobra, David, co ty tam robisz? Ja przyszedłem się z nim porachować. Chodź ale tu. Nie, słuchaj, na gołe pięści. David, co ty robisz, zwariowałeś? Dobra. Zwariowałeś ewidentnie. No i patrz, co on ci zrobi. Wracaj z powrotem. Dobra. Chodźcie tu przez szybę, tu jest bezpiecznie. Ja wiem, do czego oni są zdolni. Oni mają takie technologie. Dobra, słuchaj mnie. Nie wyjdziesz stąd, bo szyby są kuloodporne, takie kosmitoodporne nawet bym powiedział, więc nie masz szans tutaj w ogóle jakkolwiek przejść. Ale... O kurczę, dobra, tego nie przewidziałem. Nie przewidziałem, że są... Nie no, co ty robisz? Zwariowałaś? Chcesz go wypuścić? Co ty robisz? Kurde, babo, ogarnij się. Dobra, słuchaj. Kosmito. Musisz, będziesz wolny, wypuścimy cię i pozwolimy ci wrócić. Słyszysz? Co jest? Co to jest? Stanę, jak tobie pomogę. Ale jak pomożesz mi stąd wyjść, dostaniesz jedną rzecz, którą będziesz chciała. Mmm. O, Belvedere? Twoje jedno życzenie.
To on cię robi w konia, ja ich uczyłem tak, żeby tak robili i oszukiwali. W każdym razie, masz nam powiedzieć, co tutaj robicie, wy kosmici, dlaczego tu przyjechaliście, jeżeli nam wszystko odpowiesz, to pozwolimy ci stąd uciec. W sensie uciec, w sensie z tego świata, odlecieć co. Co? Nie wierzę waszym słowom. Już teraz próbowaliście mnie oszukać, nic wam nie powiem. No ale musisz nam to powiedzieć, bo przyjechaliście tutaj, przylecieliście w sumie tutaj na ten świat i no nie wiemy po co w ogóle. No musimy wiedzieć. No jeszcze kurde, no nie, słuchaj mnie Stefan. Wywalaj stąd. Niech cię nie lubi. Nie zostaniemy kolegami. Nie chcę się z tobą zaprzyjaźnić. Wypadź stąd. Ja wam tutaj dam. Nie chcę śmieciu. Weź zaraz w ogóle. Wyjdę stąd jakoś na pewno. Kurde, strzelę w ten durny łeb. Ło, ale... Ale nie jesteś w stanie mu w ogóle nic zrobić. Wychodź stamtąd, Davik, bo ty targasz się na słońce. Z motyką na słońce. Kurde, no bo nie możesz. No ale dobra, no ja rozumiem, że cię denerwuje, ale to jest kosmita, kurczę, trzeba go jakoś pokonać. On tutaj, ja patrz, rozumiem. Ale mu nie zadają obrażenia nawet lawa, on jest zniszczalny w tym swoim stroju. No nie jesteśmy w stanie nawet mu jakkolwiek przemówić do rozsądku teraz, wiecie o tym. Nie, muszę tutaj wezwać moich sojuszników, bo inaczej sobie... Davik, co ty tam znowu robisz? Wychodź stamtąd! Cicho, czekaj, ja mam mocny łeb. Hyp! Patrz, jestem w stanie go uderzyć. Co? Jak to? To jest niemożliwe. Davik, jak ty to zrobiłeś? Dobra. Dobra. Słuchaj. Jesteśmy teraz, mamy przewagę nad tobą. Masz nam powiedzieć, dlaczego tutaj przylecieliście, jaki mieliście cel w tym, żeby tutaj przylecieć, inaczej zginiesz. Wow, spokojnie. Tak naprawdę natrafiliśmy tutaj przypadkiem. Naprawdę. Nie chcieliśmy tutaj uczynić żadnej krzywdy, ale skoro była taka okazja, to wykorzystaliśmy was. Dobra, przestań, Davik, czekaj. No mów. Do swoich eksperymentów tutaj potrzebowaliśmy was, żebyśmy stali się niezniszczalni, żeby każdy w całym uniwersum był z nas dumny i nikt nie był w stanie nas pokonać. Fajne. To nieźle, to fajny plan. A teraz możecie już sobie odlecieć? Możesz już stąd iść? Nie. Nasz cel jeszcze, nasza misja nie została zrealizowana. No to w takim razie nigdy nie zostanie zrealizowana. Emilia, otwórz nam drzwi. Ja go zabijam. Nie, no dobra, zostawiamy go tu, on tutaj ma siedzieć. Nie, ja na to nie pozwolę. Tu, masz kurczę koleżków, możesz sobie z nimi siedzieć. Otwórz nam te drzwi. Ty tu zostajesz. Wypuśćcie mnie w tej chwili. Natychmiast macie mnie. Nie, zostajesz tu, dobra. Chodźcie, musimy iść porozmawiać. Chodź tutaj, Emilia, tutaj też są drzwi, w razie gdyby tą szybę jakimś cudem rozwalił. Chodźcie, nie, cicho, już tutaj drzwi są dźwięk oszczelne. Dobra, nie wiem co o tym sądzić. Ja proponuję, żebyśmy po prostu go tutaj zostawili. Niech on tutaj, prawda, sobie zostanie. Tu jesteśmy bezpieczni od niego, on tutaj nic nie zrobi tak naprawdę, więc przesłuchamy go jeszcze później. Przydałoby się też burmistrza zabrać, żeby burmistrz go mógł przesłuchać czy coś. Więc ja zostawmy go tutaj i po prostu go nie ruszajmy. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnych odcinkach, które może pokażą nam, jak rozwiążemy tę sytuację, jak się pozbędziemy kosmitów. Zapraszam na kanały, prawda, do Milkacza, do Davika. Oczywiście linki są w opisie. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.